Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dziwnych nawykach czytelniczych. Ostatnio na Instagramie podzieliłam się z Wami kilkoma takimi moimi niepopularnymi opiniami i niepopularnymi nawykami dotyczącymi czytania książek, co do których, kiedy o nich mówię, ludzie zazwyczaj dziwnie się na mnie patrzą, myślą sobie, że jak możesz tak robić, jak to jest w ogóle możliwe. No i właśnie z tego powodu przyszedł mi do głowy pomysł na ten film. Poprosiłam Was również o Wasze dziwne nawyki i dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. To znaczy najpierw ja przedstawię Wam te swoje, powtórzę te, które mówiłam na Instagramie, a później będę wrzucać screeny Waszych odpowiedzi i komentować je gdzieś tam odnosić do siebie, a Wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze dziwaczne nawyki i które z tych, które Wam dzisiaj tutaj pokażę, zaszokowały Was najbardziej. Jedną z takich moich niepopularnych opinii i chyba jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych jest to, że mnie zupełnie nie przeszkadzają spoilery. To znaczy, ja mogę znać zakończenie książki, mogę wiedzieć, jak dana historia się skończyła, ponieważ ja nie czytam książki dla samego zakończenia. Mnie interesuje to, jak do tego zakończenia doszło, także naprawdę bardzo ciężko jest mi zepsuć jakąkolwiek lekturę tym, że się ją mi zaspoileruje. Drugim takim moim niepopularnym, wydaje mi się, nawykiem książkowym, czytelniczym jest to, że dla mnie kompletnie nie ma znaczenia, czy ja najpierw obejrzę film na podstawie danej książki, czy najpierw przeczytam tę książkę. Wiele osób ma tak, że jeżeli wychodzi jakaś ekranizacja, którą chcę obejrzeć, to najpierw przede wszystkim muszą przeczytać książkę i nie obejrzą filmu, dopóki tego nie zrobią. Natomiast dla mnie jest to zupełnie bez znaczenia. Czasem jest tak, że dopiero po obejrzeniu filmu mam ochotę na zapoznanie się z pierwowzorem. Dopiero właśnie po obejrzeniu ekranizacji dana historia zaciekawi mnie na tyle, że będę chciała sięgnąć po książkę, a czasem wręcz odwrotnie. Czasem, kiedy czytam jakąś książkę, myślę sobie, że od razu po skończeniu muszę włączyć film, żeby skonfrontować gdzieś tam te własne wyobrażenia z tym, co z wizją reżysera po prostu, z tym, co wymyślił reżyser. Także nie ma to dla mnie kompletnie znaczenia. Czasem z różnych powodów chcę na przykład najpierw obejrzeć film albo najpierw przeczytać książkę, ale generalnie nie robi mi to różnicy i nie jest tak, jak w wielu przypadkach, że kiedy obejrzę już film na podstawie jakiejś książki, to później tej książki nie chcę czytać. Zupełnie nie. Kolejnym takim trochę wstydliwym, a po prostu może niepopularnym moim nawykiem czytelniczym jest to, że czasem, kiedy po prostu nie mam nic innego pod ręką, zaginam róg strony, żeby zaznaczyć, w którym miejscu skończyłam czytać. Najczęściej jednak używam zakładek, ale po prostu czasami akurat tak się zdarzy, że nie wiem, muszę odłożyć książkę, a nie mam nigdzie nic pod ręką, czym mogłabym ją założyć, więc wtedy ten róg zagnę i dla mnie to nie jest absolutnie żaden problem, ponieważ ja wielokrotnie mówiłam, że dla mnie książka to jest przede wszystkim przedmiot, który ma mi służyć i no, jakby nie widzę w ogóle problemu w tym, żeby zagiąć gdzieś tam róg książki, kiedy mam taką potrzebę. I teraz właśnie z tego tematu płynnie przejdziemy do następnego, to znaczy nie przeszkadzają mi złamane grzbiety, a wręcz, znaczy wiecie, to nie jest tak, że ja siedzę i celowo po prostu w wolnym czasie łamię sobie te grzbiety, no nie, ale nie rozumiem do końca osób, które siedzą i czytają książkę tak, żeby tylko nie otworzyć jej w ten sposób i nie złamać tego grzbietu. Dla mnie liczy się wygoda czytania i nie wyobrażam sobie, żebym na przykład przez 500 stron książki miała siedzieć właśnie tak i czytać, wiecie, trudzić się, żeby gdzieś tam dojrzeć te literki. No nie, jeżeli książka jest złożona w taki sposób, że nie da się jej wygodnie rozłożyć, no to ja złamę ten grzbiet, trudno, ale no chciałabym książkę jednak przeczytać i nie męczyć się przy tym. Tak więc to jest dla mnie troszkę niezrozumiałe, ale szanuję ludzi, którzy to robią, a wręcz nawet ich podziwiam, bo ja jednak nie miałabym do tego cierpliwości. Okej, to są takie moje dziwactwa czytelnicze, które często spotykają się z niezrozumieniem szerszej publiczności. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze, a teraz przejdę do pokazywania Wam tego, co Wy napisaliście mi na Instagramie. Lubię, kiedy książka ma spis treści i mogę sprawdzić, jak długi jest dany rozdział. Ja też bardzo lubię sprawdzać, jak długi jest dany rozdział i zawsze przed rozpoczęciem czytania danego rozdziału sprawdzam, ile ma stron, natomiast nie jest do tego mi potrzebny spis treści, bo właśnie po prostu przed czytaniem każdego rozdziału kartkuję sobie i patrzę, ile mniej więcej czytania mnie czeka w tym rozdziale. Także rozumiem ten nawyk i on dla mnie na przykład zupełnie nie jest dziwny. Lubię dopasować sobie zakładkę kolorystycznie lub klimatycznie do czytanej książki. Totalnie to rozumiem, bo ja też to robię. Najczęściej robię to kolorystycznie, albo na przykład jeżeli czytam akurat Harry'ego Pottera, to wybieram jakąś zakładkę, a mam ich kilka, związaną właśnie z Harrym Potterem. Natomiast najczęściej jednak dobieram te zakładki kolorystycznie. Także totalnie cię rozumiem, robię to samo. Czekam do wydania wszystkich części danej serii, jeżeli wiem, że wyjdą i dopiero zaczynam czytać. To ja jestem kompletnym przeciwieństwem. Zupełnie tego nie robię, to znaczy ja nigdy nie czytam serii naraz. No jedyną właściwie serią, którą przeczytałam niemalże jedną po drugiej, była seria Trylogia Czasu. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, po prostu jakoś tak wyszło, ale generalnie zazwyczaj tego nie robię i u mnie mija bardzo dużo czasu, zanim ja daną serię skończę, bo czytam jeden tom, mija parę miesięcy nawet, kiedy sięgam po drugi, dopiero później po następny, więc ja nigdy nie czekam, aż wyjdzie cała seria, wręcz cieszę się, jak ta seria wychodzi w jakichś dłuższych odstępach, na przykład jeden tom na rok, bo wtedy wiem, gdzieś tam psychicznie mam taki komfort, że wiem, że mam jeszcze czas na przeczytanie tych książek. Dlatego, no tutaj dla mnie to jest na przykład dziwne.
To samo w kwestii rogów i grzbietów. Nie mam nic przeciwko pisaniu po książkach długopisem. Ja też nie mam nic przeciwko, o ile jest to moja książka, a nie pożyczona na przykład od kogoś, bo oczywiście nie zniszczyłabym czyjejś książki, która jest czyjąś własnością. Natomiast zazwyczaj tego nie robię, bo po prostu nie wiem, czy będę chciała daną książkę zachować kiedyś, być może przyjdzie mi na myśl, żeby ją sprzedać, więc wtedy łatwo mogę ten ołówek wymazać. Natomiast z długopisem byłby już problem, ale generalnie nie mam też problemu. Gdybym, nie wiem, nie miała nic innego pod ręką, to bym to zrobiła. Zakreślałam też czasem zakreślaczem różne fragmenty w książce i też nie widzę z tym problemu, także cieszę się, że jest nas więcej. Wolę e-booki od książek papierowych. Rozumiem Cię. Ja nie wiem, czy wolę, bo ja nadal bardzo lubię książki papierowe i ja lubię też je kolekcjonować, to znaczy lubię te książki mieć na półce, szczególnie te, których przeczytałam. Natomiast bardzo doceniam e-booki, kiedyś ich tak bardzo nie doceniałam, ale to jest naprawdę ogromna wygoda, szczególnie jeżeli subskrybuje się jedną z tych platform właśnie takich jak Legimi, Empik Go i tak dalej, to naprawdę ma się dostęp do wielu nowości, do wielu książek i kiedy przyjdzie nam ochota w danej chwili na jakąś książkę, to właściwie w sekundzie możemy ją mieć i to jest naprawdę strasznie wygodne, także totalnie to rozumiem, a e-booki doceniłam jeszcze bardziej, kiedy mieszkałam za granicą i nie miałam dostępu do książek w wydaniu papierowym, więc wtedy po prostu Legimi ratowało mi życie, naprawdę. W ogóle e-booki mają mnóstwo zalet, na przykład właśnie bardzo łatwo zabrać je w podróż, bardzo łatwo schować czytnik w torebce, zresztą ja też w większości czytam na telefonie i to też naprawdę ułatwia mi życie. Także no zgadzam się, znaczy zgadzam się w tym sensie, że rozumiem, ale nie wiem, czy ja bym była na tyle odważna, żeby wygłosić opinię, że wolę e-booki od książek papierowych, bo jednak jestem przywiązana do tych książek na tyle, na ile mogę, ale bardzo często korzystam właśnie z e-booków również. Czasem, gdy czytam romans, sprawdzam na ostatniej stronie, czy bohaterowie będą razem. No, ja tego nie robię, ponieważ zazwyczaj w romansach bohaterowie są razem, więc byłabym zaskoczona, gdyby nie byli. Jakoś tak nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić, ale nigdy tego nie robiłam, ale to ciekawe, naprawdę ciekawe. Nie mam nic przeciwko, jeśli ludzie piszą ołówkiem po książkach z biblioteki i nie wymazują tego. Lubię patrzeć, co przykuło czyjąś uwagę i jakie miał komentarze. Totalnie tak. Uważam, że takie książki, kupione gdzieś z drugiej ręki albo właśnie wypożyczone z biblioteki, które mają gdzieś tam jakieś notatki poprzedniego właściciela, są niesamowite. Sama uwielbiam takie książki. I tutaj właśnie pisałam jeszcze do tej osoby, że dla mnie też taką mega wartością jest, kiedy na przykład kupujemy jakąś książkę gdzieś w antykwariacie, jakąś starą i ona ma jakąś dedykację. To jest w ogóle super. Także tak, zgadzam się, totalnie się jaram, jak widzę takie rzeczy. Uwielbiam czyjeś notatki, uwielbiam sprawdzać, co właśnie tak jak napisałaś, co przykuło czyjąś uwagę. To jest naprawdę niesamowite dla mnie również. Tutaj taka bardzo kontrowersyjna opinia. Mam to samo, jeśli chodzi o łamanie grzbietów. Wręcz daje mi to satysfakcję. No, ja bym nie powiedziała, że daje mi to satysfakcję, że wiecie, się cieszę, jak ten grzbiet złamie, ale ja po prostu na to za bardzo nie zwracam uwagi. Po prostu jeżeli tak się zdarzy, to się zdarzy i trudno. I ja już też podkreślałam wielokrotnie, że ja lubię, kiedy książki na mojej półce wyglądają naczytane. Widać było, że ktoś je czytał, nawet wielokrotnie. Nie lubię, kiedy są takie, wiecie, nieskazitelne i kiedy stanowią tylko ładną dekorację, a nic z tego tak naprawdę nie wynika. Także no, nie ośmieliłabym się powiedzieć, że daje mi to satysfakcję, ale lubię książki z złamanymi grzbietami. Uważam, że one mają gdzieś tam swoją historię. Zawsze czytam ostatnią stronę, zdanie, zanim zacznę czytać całą książkę. Ja znam osoby, które tak robią. Rzeczywiście to nie jest aż tak niepopularne, jak mogłoby się wydawać. Ja tego nigdy nie robiłam. Właściwie nie wiem dlaczego, bo tak jak wspomniałam, mnie nie przeszkadza to, że znam zakończenie, ale sama celowo nigdy tego nie zrobiłam. Jakoś nigdy nie miałam takiego nawyku. Ale tak jak wspomniałam, znam ludzi, którzy tak robią i to też dla mnie na przykład nie jest zupełnie szokujące, że niektórzy tak lubią i po prostu wolą sobie poznać zakończenie i wiedzieć, do czego ta historia zmierza w trakcie czytania. Także rozumiem. Stosunkowo często zdarza mi się kupić książkę ze względu na intrygujący tytuł i okładkę. Kto z nas nie jest tego winny, niech pierwszy rzuci kamieniem? To znaczy myślę, że każdemu chociaż raz zdarzyło się kupić książkę ze względu na okładkę. Ja na pewno to zrobiłam, chociaż nie robię tego często, nie jest to jakiś mój wielki nawyk. Raczej kupuję książki, które albo już czytałam w formie e-booka i mi się bardzo spodobały, albo takie, które wiem, że chcę przeczytać. To są raczej takie dość przemyślane zakupy zazwyczaj, ale zdarza mi się oczywiście, że mi się zdarza poszaleć i kupić książkę tylko ze względu na wydanie. Na przykład zrobiłam to ostatnio z tymi wydaniami klasyków ze świata książki i po prostu bardzo mi się podobało wydanie i dlatego je kupiłam. Także rozumiem, że ludzie tak robią. Myślę, że każdemu się czasem zdarza. Dużo osób właśnie pisze o tym, że piszą po swoich książkach, zaznaczają flamastrem ważne fragmenty, a także zaginają rogi. O tym już wspomniałam, podpisuję się pod tym, ja też to robię i nie widzę w tym absolutnie nic złego, pod warunkiem, że jest to oczywiście nasza książka, nasza własność, a nie czyjaś i nie niszczymy własności czyjejś. I ostatnia niepopularna opinia. Czytam po sobie różne gatunki, to znaczy kiedy przeczytam coś z klasyki, to następnie sięgam po reportaż, a później po kolejny gatunek. Dla mnie osobiście to nie ma znaczenia, to znaczy mogę przeczytać na przykład dwa klasyki jednocześnie, czy jeden po drugim, albo dwie książki po prostu z tego samego gatunku, jeden po drugim i zupełnie mi to nie przeszkadza, w ogóle nawet na to nigdy nie zwróciłam uwagi, w jakiej kolejności czytam dane książki. Także ja tego nie robię, ale dla mnie osobiście to nie jest szokujące. Chyba, że robisz tak zawsze i że musisz tak robić, w sensie, że inaczej nie potrafisz przeczytać na przykład dwóch reportaży z rzędu, albo
albo dwóch książek z jakiegoś tam gatunku z rzędu, to wtedy to jest dla mnie trochę szokujące i to jest dla mnie trochę dziwna opinia. Okej, to były już wszystkie Wasze niepopularne opinie i nawyki czytelnicze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, z którymi się utożsamiacie, które są dla Was bardzo zaskakujące i wręcz szokujące i jakie inne nawyki Wy macie. Jestem bardzo ciekawa, myślę, że to jest ciekawy temat, bo nieczęsto o tym mówimy ze względu na to właśnie, że to są takie kontrowersyjne i niepopularne opinie. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć! Thank you.